w dzisiejszym odcinku, więc postawiłem dodatkowo pochodnię. Gdzie ty, Maciu, się widzisz? Szybko, w tą stronę wracaj, Maciuś, jakieś pochodnie. A wracam, dobra, tak, wracam. A co tam jest, Bobo, za tym trapdorem? Robisz choinkę, czy jak? No, a nie widzisz, że buduję? Ty robisz tą swoją, jak to się tam mówi, tą choinkę taką swoją nowoczesną, która, czy nie? No, jaka fajna! O, ale koksowa! Podoba mi się ona, bo oczywiście jest dirta. Jak widzicie, w ogóle dzisiaj jest odcinek z kamerką, więc jest super koksowa. I Abera, w ogóle dzisiaj musimy podjąć bardzo ważną decyzję, ponieważ... A bo patrz, ten łoś tam stoi na murze. Łoś, no faktycznie, tam jest, słuchajcie, Maciuszek, a Maciuszek chce dołączyć do Bobowicz i to jest bardzo ważna decyzja, czy zgadzać się na dołączenie Maciuszka, czy się nie zgadzać. Agent, zamiast przyjść i popytać, czy może tu mieszkać, to sobie wybudował domek. Tak, dosłownie. Natomiast Maciuś przyszedł i zapytał, więc to jest spoko, no plus on przyszedł testy, tak? To jest tak, to moim zdaniem jest naprawdę na wielki plus i to trzeba zaznaczyć. Maciuszek wykonał już pewne zadania, dzięki wiecie, które po prostu mu dałem. W ogóle, Abera, chodź tutaj do mojego parku w tym momencie, my sobie tutaj siądziemy. Nie, wiesz co, chodź, podejdziemy do niego, ja mam jeszcze do niego kilka pytań i zobaczymy, czy on może być bobowiczaninem. Malutki w ogóle quiz musz tam dać, zadać mu jakieś pytanka. Panie Maciuszku, tutaj, halo, dzień dobry. Ej, Luba Maciuwa, ej, to co, to już? To już? No, mamy do pana kilka pytań. Tak, bardzo ważnych pytań, więc okej. Zadaj swoje dobrze, pytanko. Chcielibyśmy się zapytać, w ilości ilu sztuk stakują się jajka? O, to jest bardzo dobre pytanie, bo wiesz, bo jajka wiecie, są najważniejszą rzeczą na Bobowicach, od razu po dircie, więc tłumacz. Ja bardzo dużo noszę jajek, zawsze w ekwipunku mam kilka staków, dlatego wiem, że 16 jajek to jest jeden stak. Dobrze, a ile może wypaść kur z jednego jajka maksymalnie? O. Kur z jednego jajka? Maciuszek, takie zadanie to musisz wiedzieć, Maciuszek, słuchajcie, ja mi się wydaje, że jedno tylko. Jedno? Jajo? Jedno? Nie no, ile kur może z jednego jajka wypaść? A jaka jest ostateczna odpowiedź? Maciuszek, zastanów się, bo to naprawdę to jest dołączenie do Bobowic, to nie było. Ale nie, poczekajcie, wy mówicie o to. I co, to Maciuszek, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Cztery. Co? Brawo! Udało się, Maciuszek. Ale teraz, Maciuszek, ja mam zapytanie. Powiedz mi, w którym roku powstały Bobowice? Możesz się pomylić o 0 lat. No ty gadasz, gościu. Dobra, to moim zdaniem powstały w roku 2019. Chyba 20 stary. Też mi się chyba wydaje, że w 20 bardziej. No to co, wy nie wiecie? Nie wiecie, co to nie jest? No oczywiście, że w 20, Bobo, my wiemy. No, my wiemy, bo my jesteśmy profesorami Bobowic, ja większym, a Belka trochę mniejszym, ale staram się, żeby być. Ale zaraz, przepraszam, że przerywam cię oglądanie tego odcinka, pamiętaj o tym, żeby lajkować, subskrybować, oczywiście klikać dzwoneczek, ponieważ to są odcinki w codziennie i wracamy do odcinka. Więc Maciuszek, mam do ciebie jedno pytanie. Powiedz ty mi, w jakim miesiącu Bobowice miały swoje tak jak zmiany wnętrza, wiesz, to wszystko tutaj kiedyś było zielone, a teraz zmieniło się w dirtowe, więc powiedz mi, w jakim miesiącu to się wydarzyło? Wiesz co, no to jest akurat bardzo trudne pytanie, ale wydaje mi się, że to było jakoś niedawno bardzo. Dosyć niedawno, czyli w kwietniu. Kto on wiedział? No, to było mega ciężkie, Abelka, to wcale nie było parę dni temu. Ej, nie widziałem. Dobra, to co, udało mi się, widzicie, wszystko widziałem, wszystko. W takim razie, Maciuszek, proszę chwilę poczekać, Abelka, chodź tutaj na moment. Tak, proszę zostać na linii, zaraz konsultant się skontaktuje. Abela, powiedz mu, proszę zostań na linii, albo nie, jeszcze lepiej, odzwonimy do pana i nie wzięliśmy dobra, numeru. Powiedz mu to. Maciuszek, my do pana odzwonimy jak coś, to pozdro. No dobra, to ja jakby coś, to jestem pod telefonem, nie ma sprawy. Pan musi zadzwonić, pan teraz musi zadzwonić, to my się rozłączamy, a pan zadzwoni teraz za 3 sekundy. Dobra, to za chwilę, to zadzwonię, nie ma sprawy. Dobra, to pozdelki. Ale Maciuszek chyba nie wie tego, że my nie mamy do niego numeru, ale dobra, mniejsza. Ale stary, on ma do nas, a nie dzwoni, miał zadzwonić. Może on chyba nie chce być w Bobowicach. Stary, ja myślę, że on olał, on nie chce być w Bobowicach. On chyba ewidentnie olał. O stary, dzwoni do mnie, dzwoni do mnie. A czemu do mnie? On powinien na sekretariat Bobowic zadzwonić. Ewidentnie, ale w ogóle... Dobra, odbieram, stary, odbieram. I teraz, posłuchaj. No. Tu poczta głosowa. Proszę zostawić wiadomość po usłyszeniu sygnału. Pozdro!
Super, Adka! Się rozłączyłem! Chłopaki! Chłopaki, co jest? Dzwoniłem do was! No, ale poczta głosowa była. Czemu nic ale dzwoniłem do was, wy nie odbieracie. Ale czemu nic nie powiedziałeś na poczcie głosowej? No? No bo ja się chciałem do was dodzwonić, a nie na poczcie głosowej. Co jest? Nie, no ale wiesz, że Maciusek, my cię plankowaliśmy i to nie była poczta głosowa, tylko to była belka. No. Aha, nie, no to już w ogóle nie. Super. No dobra, nie, wiecie Maciusek, co, chłopaki, ja nie rozumiem, co wy robicie tutaj. Bo to są wyciśnijcie belkę tutaj. Dobrze, musimy podjąć decyzję. Więc tak! Maciusek. Ja, jako król Bobowic, stwierdzam razem po dyskusji z Abelką, że możesz stać się właśnie w tym momencie mieszkańcem Bobowic! Co ty dasz? Będzie normalnie koksowa choinka. Ja tutaj sobie jeszcze pobiegnę do góry, żeby ją zobaczyć. I patrzcie, jaka normalnie. Ale to ale, normalnie. Ale gigant, to robi wrażenie. Maciusek, ty robisz choinkę normalnie z poradnika chyba, babusia. Ej, ale dobra, mam przypał, nie skończę. Bo nie mam dirta. Widzicie, jeszcze nie jestem doświadczonym bobowiczanem, bo jest. Dobra, potem się zrobi. Dobra, chodź Maciusek, bo teraz ja ci muszę powiedzieć, co jest gdzie. Bo to jest najważniejsze, żebyś ty wiedział, co się gdzie znajduje w Bobowicach. Żebyś po prostu się tutaj nie zgubił, chłopie, w nocy, bo w nocy tutaj Abelka straszy, więc musisz się obawiać. O, Abelka, no trzeba się popuścić, ja nie chcę, żeby mnie straszył, no. Ale on ewidentnie straszy, jak coś, to musisz uważać. Dobra, to będę na niego uważał, albo będę spał. To był jakiś zombiak normalnie, chodź, szybko lecimy. A, w ogóle, Maciuszek, ja mam do ciebie zapytanko. Gdzie ty byś chciał zamieszkać w tych Bobowicach, bo może masz jakieś swoje miejsce, które byś akurat masz upatrzone. Czy wiesz co, tak, ja mam upatrzone miejsce, ja tutaj bym bardzo chciał zamieszkać z moimi kumplami żółwiami. Ale tutaj na plaży. Ale tu jest, ty chcesz na plaży mieszkać? Ale... No tak, bo patrzcie, tu jest mega ładnie. Jest nie dość, że ładny widok, to jest woda, to są żółwiki. A gdzie postawisz skrzynki, crafting? No bo tutaj ogólnie no nie wiem, jest stary, no nie wiem, chillu. No tutaj sobie poradzę jakoś, zamieszkam z nimi, no. Ale ty chcesz sobie z tej domek, czy po prostu skrzynki od razu? Nie, no domek normalnie, to wywalę wszystko, rozwalę wszystko i wybuduję tutaj dom, prawdziwą chatę na plaży. A, on wszystko wywali, słyszałeś, tak. Fajerwerki, gościu! Chillu, chcesz rozwalić Maciuszek i postawić tutaj swój domek? Patrz, my tutaj z Abelką ci pokażemy, jak to wygląda jest, strefa. Gościu, widziałem to! My tu ci pokażemy z Abelką, jak to wygląda strefa chillu. Abelka zademonstruj, jak tutaj, jak się leży na parawianie. Oj, tak ale się... leżę. No, Abelka ale chill. Tak? Leżą. Ale chill. A ty, chłopie, chcesz tutaj to wszystko niszczyć i stawiać domek? A gdzie Abelka, biedny Abelka, będzie mógł sobie leżeć? Abelka leży. Ale chill. No. Abelka będzie do mnie wbijał. No wiesz, o co chodzi? Ja tutaj będzie strefa chillu, tylko że tu będzie też mój domek. Abelka, może, może w jakimś innym miejscu mu zaproponujemy. Stary, dajmy go tam, gdzie Agentix się wina. O, to jest ryjek. Dobry pomysł, Maciuszek. Wiesz, gdzie Agentix kiedyś próbował mieszkać na Bobowicach, czy nie? Nie, nie, ale Agentix to jest, wiesz, faja. To ja nie chcę tam mieszkać. O, co jest Agentix? Agentix to jest, wiesz, oj, ludziska, to w ogóle, poczekaj, na początku ci zaproponujemy to miejsce. Patrz, co w ogóle myślisz o tym to? Miejscu? Tutaj masz taką... Ale to jest to miejsce? Ja nie wiem, tu masz, patrz, gotowanego dirta na przywitanie oczywiście nowego mieszkańca. No fajne miejsce, robi tutaj wrażenie. Jest miejsce. Nie wiem, czy tutaj mieszkał agent, ale patrzcie, tutaj... Mieszkał przez jeden dzień, bo nikt mu nie pozwolił i bo go wyeksmitował. Malutka eksmisja była, ale powiem ci naprawdę, koksowa miejsce, możesz tutaj sobie zrobić... Malutka na tyle, że wysadził i spalił mu wszystko. Ty, ale... Ej, ale ze mną tak nie zrobisz, prawda? Jakby mi tego nie zrobił. Nie, bo ty jesteś pełnoprawnym już mieszkańcem. O, tak. A agentik to tak na... jakby to powiedzieć, no tak na krzywy ryj normalnie. Ej, ale tego dirta to bym miał jakby w pakiecie, tak, bym to mógł sobie... Właśnie ja go w ogóle przygotowałem, bo ja szczerze, Maciuszek, to ja wiedziałem, że będziesz mieszkańcem Bobowic, bo ja cię lubię, no, bo Maciuszek to ja też to wiedziałem. No, wiedziałem dlatego ci przygotowałem całą skrzynkę dirta, a tu patrz, kolejna w ogóle sprawa, Maciuszek, patrz, jak tutaj sobie pójdziesz w dół,
możesz, weź zacznij budować w dół, to ty zobaczysz. Coś tu normalnie do pewnej... Nie, nie kop tam w dół. Czemu nie? Czemu nie? Chodź, nie, musimy tutaj, wiesz, wykończyć, bo ty wiesz dlaczego. Musimy tu wykończyć, Ale tam będą popowice, o co wam chodzi? Czemu nie można kopać w dół? No to o co chodzi? Abelka. Nie, no dobra, to słuchajcie, nie wiem, ja, Abela mówi, że mam nie kopać, może tam jest jego dom, może tam jest jego dom, Abelka. Tam masz jakąś tajną bazę, ty coś, bo tu mi śmierdzi. Nie, stary, po prostu byśmy się dokopali do kanalizacji i tam szczury chodzą i w ogóle. Tam jest kanalizacja? Tam śmierdziało mi w całym domu. Berbisze chodzą, wiesz, ja tutaj... Nie, to ja nie chcę, żeby mi tak pachniało, brzydko. To w takim razie nie, bo ja myślałem, że ogólnie macie się dokopić się do tego Bobowic, tam do głównej sypialni Bobowic, ale to jak tam jest jakaś kanalizacja, to lepiej tutaj nic nie robić. To jak ci, Maciuszek, podoba ci się to miejsce, czy nie za bardzo? Powiedz mi. Ta miejscówka myślę, że jest koksuwa. Zobacz, nie dość, że dostałem całą skrzynię Dirta, tu jeszcze mam choinę by Abra. Koksuwa normalnie, choinka. No tak, no ty takiej nie dostałeś na pewno tam, a ja dostałem. Na pierwszego dnia. Abelka jak chciał zamieszkać na Bobowicach, to lubił, też lubił choinki, bo chciał się przymylić. No widzisz, a mi robi na przywitanie. Ej, nie no, serio, słuchajcie, to jest super. W sumie dobrze, bo wszyscy mieszkańcy Bobowic muszą robić choinki. W ogóle ja też tutaj na przywitanie ciebie, Maciuszek, plożę ciasteczka daję ci w tym momencie. Za tobą są ciasteczka i ciastek. Również daję ci piecone rybki, żebyś sobie mógł jeść. A teraz, Maciuszek, muszę ci pokazać najważniejsze rzeczy w Bobowicach, żebyś ty w ogóle, chłopie, wiedział, gdzie mnie znaleźć, gdzie znaleźć Aberkę. Wiesz, gdzie mieszka Aberka, czy nie? Tak, wiem, gdzie mieszka, bo kiedyś chyba mi pokazywał tą miejscówkę. No, to dobra, to w takim razie, skoro wiesz, gdzie mieszka Aberka, to zapraszam cię do Bobowic. Albo wejdziemy głównym wejściem w sumie. Przepraszam, że poszedłem w tę stronę. Chodźcie, chłopaki, pójdziemy tutaj. I tutaj jest wejście jedno wielkie do Bobowic, w których, uwaga, tak, uwaga. Legendarne. Wow! No, legendarne wejście, tu mamy wielki, normalny akwarium jest. No, na bogatości. Ej, co to jest za akwarium? Ej, tak, wow. Ale Maciuszek, wszystko normalnie po malutku, zapraszam tutaj. To jest mój bedroom, normalnie, gdzie Bobek sobie śpi. Gdzie Bobek Ej, ale pobrudziłeś sobie pościel, zakupiłeś. O, tak troszeczkę. Panowie, ta pościel specjalnie jest bluzowa. Nie wygląda. Aha, ona jest taka normalnie, ja myślałem, że ją po prostu fajdałeś, okej. Aha, bo ona jest brązowa. Ej, ona jest brązowa, żeby jak już ją ufajda, to żeby nie było widać. Tak, ale czuć bardzo, czuć za bardzo. Papa, to śmieszne, ja wam dam normalnie czuć. Zobacz, jak tutaj, wiesz, rośnie wszystko na ścianach. No właśnie, porost. Maciuszek, chyba jednak eksmisję robimy. A no co ty, Boboj! Jeden dzień, a ty, Maciuszek, normalnie parę minut chyba mi się wydaje. Idziemy normalnie eksmisję robić. Jakie żarty są, nie? Nie no, Bobo, daj mu szansę. A no dobra, to w takim razie dajemy salce. I chodź w takim razie, Maciuszek, dalej. I patrz, tutaj mamy taki magazynek w tym miejscu, ale tu jak coś nie wchodzimy, więc wchodzisz pierwszy raz i ostatni. Zobacz sobie, co tu jest, a teraz wychodzimy, zapraszam do wyjścia w tym momencie. A czemu nie mogę tutaj wchodzić w ogóle? Bo tu będą tutaj... Proszę nie grzebać w skrzynkach, tutaj nic nie ma i nigdy nic nie będzie. Zapraszam do wyjścia. Maciuszek, tutaj nigdy nie będzie... Dobra, dobra, tutaj... wychodzę, okej. Okay. Chodź w takim razie... Proszę tutaj nie ruszać takich miejsc tajnych! Tutaj wcale nie ma żadnej ukrytej skrzynki. Ej, ale tu jest za tą ukrytą! Proszę nie ruszać w tym momencie, normalnie! Proszę wyjść! No nie, ja bym... Ty, Abera, ty widziałeś o tym, że on ma... Zaraz musimy normalnie eksmitować ich z Bobowic, bo to już normalnie przychodzi ludzkie pojęcie. Zapraszam do wyjścia. Tutaj już bedroom jest zamknięty. Nie no, ale dobra, ale okej. Już myślałem, że chcesz nas w ogóle z jaskini jakby wykończyć. Nie, no jak, chłopie, tylko z bedroom będę musiał wszystkie tajne... Ej, ale to jest rozbudowane strasznie. Ja nie wiedziałem, że tu masz aż tyle pomieszczeń, korytarzy i tak dalej. No, dlatego ci oprowadzam, żebyś się nie zgubił. Tutaj jest magazyn imienia Mary. Może Maciek mi wytłumaczyć, czemu tu jest tyle światła? No, żeby a czemu to jest w ogóle napisane machazyn, a nie magazyn? Co? To jest źle napisane. Magazyn imienia Mary. Nie, no jest machasyn. Co? Magazyn. Ty, Abera, ty widziałeś, że on jakby nie umie pisać? Od paru lat już to... Okej, dobra. Okej, czyli tak po prostu ma być. Tak, tutaj mamy też w ogóle ocenki od Zuzi. A w ogóle to jak ci się podoba magazyn? Fajny jest, nie? Wiesz co? On jest dziwny. Czemu ty jest tyle lamp? No bo Zuzia, która dała ocenę, powiedziała, że tutaj jest za mało lamp, no i postawiłem troszkę więcej. I wtedy powiedziała, że jest super, idealnie, nie, o to jej chodziło. Wtedy tak, pojawiały się tutaj potwory, więc postawiłem dodatkowo pochodnie. Ja. Gdzie ty, Maciuszek, idziesz? Szybko, w tą stronę wracaj, Maciuszek. A, wracam, dobra, wracam. A co tam jest, Bobo, za tym trapdorem? Jaki trapdor? Gdzie macie jakieś trapdory? Ale tam więcej trapdorów. Ale tam przecież nic, sporo mnie nie
siemo! Jak tu jest deal tylko postawiony, o co wam chodzi? Ja o niczym nie wiem. Wiecie co? Może jednak kończymy to zwiedzanie. Zapraszam w tym momencie za mną tutaj, panowie. Raz, dwa, trzy, zapraszam tutaj na górę. I wiecie co, panowie? Muszę sobie tam już pójście, bo ewidentnie już po prostu... Dobra, dobra, to elo, ja idę leżeć na leżaku. Maciuszek, bycie jeszcze raz. Nie, no to ja też idę ci... Ja zostaję tutaj w strefa chillu, mówię, wiecie, ale... idę poleżeć. No, chill na całości. Ludziska, my w tym momencie chyba musimy te wszystkie tajne skrzynki przestawić, bo oni ewidentnie o tym wiedzą. Ale nic, wy się trzymajcie oczywiście, wpadajcie na sklep, subskrybujcie, lajkujcie kanał. No i cóż, do zobaczenia, pozdro!